A zatem w możliwie najlepszym towarzystwie witamy Państwa serdecznie na uroczystości stulecia publicznych służb zatrudnienia. Polska po odzyskaniu niepodległości stanęła przed wyzwaniem utworzenia określonego systemu instytucjonalnego. Szybko rosnące bezrobocie spowodowało, że już w dniu 30 grudnia 1918 roku powołano Komitet Niesienia Pomocy Bezrobotnym, który działał w Łodzi, Warszawie i Zagłębiu Dąbrowskim. Publiczne służby zatrudnienia powstały dekretem z dnia 27 stycznia 1919 roku, podpisanym przez naczelnika państwa marszałka Józefa Piłsudskiego, który nakazywał utworzenie państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Urzędy podlegały ministrowi pracy i opieki społecznej. Dostęp do usług publicznych służb zatrudnienia dla wszystkich klientów indywidualnych był bezpłatny, natomiast w przypadku pracodawców dopuszczano możliwość pobierania opłat. Kolejnym ważnym aktem prawnym poruszającym problematykę polityki rynku pracy była Konstytucja Marcowa z 1921 roku, w której wskazano prawo każdego obywatela do opieki państwa nad jego pracą, a w razie jej braku prawo do zabezpieczenia społecznego. To dla mnie zaszczyt, że w imieniu pani minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pani Elżbiety Rafalskiej, mogę odczytać słowa skierowane na dzisiejszą okoliczność. Dzień pracownika publicznych służb zatrudnienia, przypadający na 27 stycznia, stał się ważnym corocznym wydarzeniem. Fakt, że w tym roku przypada setna rocznica powołania publicznych służb zatrudnienia, nadaje tym obchodom szczególny charakter. Dzięki wysiłkom oraz ogromnym nakładom pracy wszystkich pracowników publicznych służb zatrudnienia, a także ich oddaniu i aktywnemu udziałowi w kwestiach dotyczących współczesnego rynku pracy, budujemy silne państwo. A przede wszystkim pomagamy tym, którzy tego potrzebują. Pracodawcom, osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę, za gotowość do rozwoju zawodowego, za aktywność w rozwiązywaniu problemów rynku pracy i stałe dążenie do osiągania coraz lepszych wyników, zarówno w wymiarze ilościowym, poprzez poprawę wskaźników statystycznych. Panie pośle, pani dyrektor, szanowni zaproszeni goście, pracownicy urzędu, ale w szczególności ci, którzy patrzę i nie wierzę, bo nie wyglądają nasze emerytki i rencistki. Cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj z Państwem uczestniczyć tutaj w tak pięknym święcie, które, nie ukrywam, jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. A powiem czemu. Zawsze wydawało mi się, że, i to tak egoistycznie najwyraźniej myślałem, że tą służbą, która ma taką wielką, piękną tradycję, stuletnią ponad, to jest straż pożarna. I dzisiaj muszę zweryfikować swoje myślenie. Mówię to zupełnie poważnie. Był ktoś obok, kto ma równie piękną tradycję, kto ma równie wielkie, jak nie większe nawet, udział w tym, by nasze państwo, nasza ojczyzna dzisiaj wyglądała tak, jak wygląda. Jestem naprawdę zbudowany i pięknie, że tak możemy połączyć te nasze historie. Ja wiem, że nas bardziej widać, ale ja tak sobie już tutaj siedząc myślałem, z czego to wynika, szanowni Państwo. Bo to wynika z różnicy płci. U Was dominują, i myślę, że tak zawsze było, kobiety. A kobiety to dużo pracy, mało gadania. U nas trochę więcej.
Szanowny panie, tak już pozwolę sobie mówić. Ja wiem, że w gronie są mężczyźni, ale to tylko są te wyjątki potwierdzające regułę, że kobiety to jest jednak ten trzon pracy publicznej służby zatrudnienia. Pięknie to nawet już brzmi. I jestem pełen podziwu dla tego, co przez te wszystkie lata ta służba robiła dla tego kraju. No genialny był nasz pan marszałek. Genialny, tworząc tą służbę. 27 stycznia 1919 roku powołał do życia tę służbę i postawił na ludzi, którzy zrobili fantastyczną pracę, bo obserwując tą historię publicznej służby zatrudnienia, oni nie mieli łatwo. To musieli być bardzo kreatywni ludzie i są bardzo kreatywni ludzie, bo już znam ten urząd, ten, który jest teraz, ale i miałem okazję poczytać o tym, który był. Nie było łatwo, szanowni państwo, mówić tylko o tym, że likwidujemy bezrobocie. Nie, nie. Ta służba, jeżeli ktoś ją tylko sprowadza do tego, że likwidujemy bezrobocie, to bardzo się myli. To jest szereg działań ku temu, by społeczeństwo się rozwijało, by było zdrowe, zupełnie poważnie. Bo tam, gdzie nie ma pracy, tam są i patologie. I by ta ojczyzna dzisiaj miała ten wymiar, który ma. Przecież początek, ten 1919, to nie byli tylko robotnicy, którzy nie mieli miejsca pracy, ale to byli też i uchodźcy, którzy byli na tym terenie. To byli jeńcy, którzy wracali z wojny. Nimi wszystkimi trzeba było się zająć. Nim każdemu z nich dać pomoc. To nie jest tylko pomoc, dajmy pracę. To była pomoc, która miała na rzecz przekazanie i środków rzeczowych, środków materialnych i w konsekwencji szukania pracy. Zupełnie inaczej musiało się dziać już w trakcie, podczas wojny i po wojnie. Zupełnie inna sytuacja. Przez cały czas zmiana, dynamika, zarówno zmian gospodarczych, ale i politycznych. I co innego dzieje się w 89. Kolejna zmiana dla tego urzędu. Szanowni państwo, pracownicy tego urzędu muszą być bardzo kreatywni, muszą być bardzo dynamiczni i cały czas dostosowujący się do rzeczywistości. Do rzeczywistości. To nie jest tak, że dostali swoje zadanie. Ja naprawdę staram się cały czas porównywać z racji mojej pracy zawodowej do naszych działań. Myśmy zajmowali się ochroną przeciwpożarową przez te sto kilkadziesiąt lat. Ale ochroną przeciwpożarową. A wyście cały czas musieli dynamicznie reagować na wszelkie zmiany. I chociażby teraz po 89. Dostajecie ogromne bezrobocie, które przekracza nawet 20%. Trzeba zapewnić tym wszystkim ludziom, no staracie się przynajmniej, zapewnić pracę. Zapewnić miejsca, gdzie jakiś dochód, przynajmniej drobny, będzie. Gdzie będą mieli zajęcie, gdzie nie będzie się tworzyć patologia z bezrobocia. PGR i inne duże kombinaty upadają. Macie naprawdę dużo klientów, którym trzeba podać rękę. Ale dzisiaj zupełnie diametralna zmiana. Nawet, która pojawia się w tle z hasłem po co urzędy pracy, jak dzisiaj mamy 4% zatrudnienia. I to jest niebezpieczeństwo, szanowni państwo, tego typu myślenie. Bo dzisiaj te urzędy pracy zupełnie muszą zmienić swoje myślenie i zmieniają swoje myślenie. A mam tego przykłady, za chwilkę powiem. Bo dzisiaj jest ten czas, kiedy nie szukamy tylko tego miejsca pracy dla człowieka. Dzisiaj Urząd Pracy zmienia całkowicie politykę. Dzisiaj Urząd Pracy szuka pracownika dla zakładu. To jest jedno. Zupełnie inna formuła. Ale i druga rzecz, to dzisiaj mamy szansę, i wiem, że to dzisiaj jest realizowane, bośmy rozmawiali z panią dyrektor i nasz urząd, pani dyrektor, wchodzi projekt, gdzie staramy się wyciągnąć osoby z trwałego bezrobocia. Z trwałego. Mówimy o tych, którzy są bezrobotnymi przez szereg lat, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt. I nie dlatego, że nie chcieli pracować. Z reguły są to niestety kobiety,
w tym przedziale najwięcej mamy kobiet. Te, które poświęciły swoje życie wychowaniu dzieci, poświęciły swoje życie rodzinie. Ale dzisiaj pani dyrektor realizuje właśnie projekt Urzędu Marszałkowskiego właśnie wobec osób trwale bezrobotnych. Szanowni Państwo, z ogromnym podziwem dla wszystkich pracowników urzędu, i tych aktualnych, i tych byłych. I nie uwierzę, że pani dyrektor Gutkowska jest pierwszym dyrektorem. Zbyt dobrze pani wygląda. Życzę wszelkiej pomyślności, radości zarówno w pracy, jak i na emeryturze. Byście zawsze byli zdrowi, byście zawsze mieli od nas wsparcie i byście zawsze realizowali to, co robicie najlepiej dla naszego społeczeństwa.